Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w czwartek 17 maja odbył się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego finał turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół gimnazjalnych. Wybraliśmy się z kamerą, aby przyjrzeć się tym rozgrywkom. Zapraszam na relację. Przyglądając się rozgrywkom, zapytaliśmy się dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach, pana Henryka Grabowskiego. Jakie zadania mają gimnazjaliści podczas konkursu? Generalnie mają cztery konkurencje do wykonania. To jest tor przeszkód, przy którym się znajdujemy w tej chwili. Po mojej lewej stronie miasteczko ruchu drogowego, to jest druga konkurencja, czyli pokonanie toru przeszkód, pokonanie miasteczka ruchu drogowego oraz trzecia konkurencja to są testy, czyli wiedza teoretyczna i konkurencja czwarta to jest pierwsza pomoc przedmedyczna, czyli z ratownictwo medyczne, najkrócej mówiąc. I najlepsi wyniki najlepszych są, znaczy wyniki wszystkich są sumowane, najlepszy zespół wygra ten finał wojewódzki. Co się stanie z najlepszym zespołem? Trafi na finał ogólnopolski, który w czerwcu odbędzie się w zachodniopomorskim województwie. Także no jest o co walczyć też. No, nagrody zresztą już tutaj w tym finale są całkiem przyzwoite, a potem w ogólnopolskim jeszcze bardziej. Jakie są przewidziane nagrody? Tutaj są nagrody w wartości 300 zł każdemu, znaczy zwycięzcy, członkowi zwycięskiej ekipy, czyli na drużynę 900 zł, więc no jest to całkiem przyzwoite. Nagrody, dodam, fundują Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z województwa, czyli my, Suwalski, Białostocki i Łomżyński WORD. Jakimi umiejętnościami muszą wykazać się uczestnicy tego konkursu? No jest to wiedza w tej chwili w zasadzie zbliżona do poziomu takiego, jaki potrzebny jest na kartę motorowerową kiedyś, a w tej chwili kategorię AM prawa jazdy, czyli taki zbliżony zakres do tego poziomu, jeśli chodzi o gimnazjum, bo eliminacje i turnieje te prowadzone są również w kategorii szkół podstawowych. Tam ten zakres obejmuje w zasadzie poziom karty rowerowej. Natomiast tutaj jest już ten wyższy poziom. To ale generalnie chodzi o to, żeby od najmłodszych lat dzieciom zaszczepiać ideę, potrzebę posiadania tej wiedzy, umiejętności poruszania się po drogach, zarówno jeśli chodzi o tą stronę teoretyczną, jak i praktyczną, żeby wyjeżdżając na drogę, na ścieżkę rowerową, no, poruszali się w sposób bezpieczny, nie narażając siebie i innych na jakieś zagrożenia. Bo to jest taki podstawowy cel tego turnieju, by te eliminacje dotarły do każdej szkoły, by tam wszyscy mogli brać udział w takich tych preeliminacjach, a potem ci najlepsi wychodzą już, reprezentują szkołę, czy to na etapie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i tak dalej. Zdaniem dyrektora, jakie są najważniejsze umiejętności w poruszaniu się na rowerze, biorąc pod uwagę tor przeszkód? Przede wszystkim utrzymanie właściwego kierunku jazdy i toru jazdy. I to tutaj te elementy właśnie na torze przeszkód są tak skonstruowane. No też umiejętność jazdy, na przykład trzymając kierownicę jedną ręką, to też jest tutaj przedmiotem sprawdzenia. Wykonywanie skrętów w odpowiedni sposób. Także no tak podstawowe elementy, które świadczą o tym, że opanowało się minimum techniki jazdy rowerem. Nie wymagacie od zawodników ekwilibrystyki? Nie ma tutaj wielkich wymogów, natomiast oczywiście chodzi o to, żeby te elementy, które są ujęte, ci najlepsi wykonali jak najlepiej, czyli nie popełniając błędów, nie
naruszając przeszkód, które po drodze napotykają. Na jakiej zasadzie oceniane są przejazdy? Są to zasady ogólnopolskie, opracowane na szczeblu krajowym. Podstawą tego jest porozumienie zawarte pomiędzy zarządem głównym Polskiego Związku Motorowego, Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Edukacji, więc te zasady są dla wszystkich w Polsce takie same. Na wszystkich etapach oczywiście może być zwiększana tylko ilość przeszkód, dlatego że jest określona minimalna ilość, że musi być na przykład na torze przeszkód minimalnie 6 takich przeszkód, ale może być ich 13. Także w zależności od etapu, no wiadomo, na gminnym, powiatowym jest tych przeszkód mniej, a im wyżej, tym tych przeszkód jest już więcej i wtedy wymogi są już wyższe. Czy każdy może przyjechać i poćwiczyć w miasteczku jazdę? Tak, zachęcamy wszystkich do tego. To miasteczko jest codziennie czynne do późnych godzin popołudniowych. Wiele osób korzysta z tego indywidualnie, ale też szkoły. No, zachęcamy przede wszystkim, żeby szkoły podstawowe, zorganizowane grupy przychodziły, by młodzi ludzie tutaj zdobywali wiedzę i zdobywali dokument w postaci karty rowerowej, bo to jest ten pierwszy dokument taki, który upoważnia do samodzielnego jakby poruszania się rowerem. Widać, że po drogach, po ścieżkach rowerowych porusza się coraz więcej rowerzystów i dobrze by było, gdyby wszyscy oni zdobyli najpierw to pierwsze uprawnienie, czyli tę kartę rowerową, byśmy wtedy bezpieczniej mogli ich wypuszczać z domów. Panie dyrektorze, na pewno jeździ pan na rowerze po naszym mieście. Ruch jest ogromny. Biorąc to pod uwagę, dostrzega pan jakieś rażące zachowania rowerzystów? Tak, niestety dostrzegam. Myślę, że troszkę zamieszania niepotrzebnego w pewnym okresie zrobiły zapowiedzi zmian, jeśli chodzi o pewne uprawnienia, czy też przywileje dla rowerzystów. O zmianach mówiło się, natomiast one nie zostały wprowadzone tak naprawdę. Natomiast niektórzy uważają, że te zmiany weszły. I czasami, tak myślę sobie, uzurpują nieuzasadnione przywileje. I to jest ten podstawowy błąd. No przede wszystkim to, co mi rzuca się najbardziej w oczy w mieście, jeżdżę też rowerem często, to przejeżdżanie przez skrzyżowania, nie schodząc z roweru, tam gdzie nie jest wyznaczona droga dla rowerów. Czyli jest to przejście dla pieszych typowe, a rowerzyści przejeżdżają to skrzyżowanie na rowerach. No proszę Państwa, trzeba zejść z tego roweru, przeprowadzić go przez takie przejście i dopiero wtedy wsiadamy i jedziemy sobie dalej. Jeśli jest wystarczające miejsce na chodniku, to chodnikiem możemy się poruszać, ale pod warunkiem, że przez przejście jednak ten rower przeprowadzimy. Natomiast no, jakoś to nie za bardzo dociera. Poza tym no, też jeśli chodzi o pierwszeństwo czasami, musimy uważać, tu apel już do kierowców, zwłaszcza skręcając w drogi poprzeczne, w lewo, w prawo, i jeśli jest ścieżka rowerowa, no to rowerzysta może się tam poruszać. On ma w tym momencie pierwszeństwo i my, mimo tego, że jedziemy samochodem, to musimy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Tylko tam, gdzie jest oczywiście wyznaczona ta ścieżka, a tam, gdzie nie ma ścieżki, no to rowerzyści też uważajcie, bo tam nie można jechać tak od sobie na oślep. Jak ocenia pan poziom nauczania o bezpieczeństwie na drodze? Uważamy, że jest niewystarczający. My apelujemy od wielu lat o to, żeby wychowanie komunikacyjne stało się jednym z przedmiotów, nawet w nauczaniu w szkołach podstawowych. No niestety nie udało się do tego doprowadzić. Jest ujęty pewien limit godzin w programie nauczania, ale to nie jest naszym zdaniem wystarczający poziom. Wydaje nam się, że każdy uczeń szkoły podstawowej powinien kończąc szkołę, posiadać na poziomie trzeciej, czwartej klasy, najpóźniej piątej, kartę rowerową. I powinien to zdobyć właśnie w szkole podstawowej. I wtedy byśmy byli już usatysfakcjonowani. My robiliśmy parę lat temu takie badania w naszym tutaj mieście i okazało się, że kartę rowerową tak naprawdę zdobywa 15-20% dzieci. To jest, proszę Państwa, bardzo mało. To za mało. To źle świadczy o podejściu do tych zagadnień w szkołach. Czyli należy temu poświęcić nieco więcej miejsca i korzystać z miasteczka. Mamy, co prawda, no, niektórzy mówią, że daleko z północy na przykład dojechać na miasteczko do Wordu, ale przyjeżdżają, proszę Państwa, szkoły z
czasami odległych dość gmin autokarem, żeby pojeździć na miasteczku, żeby tutaj na przykład zrobić egzamin na kartę rowerową uczniom z danej szkoły. I to jest przykład, który można naśladować i nie straszna jest ta odległość. Czy konkurs jest coroczny? Tak, to jest rokroczny konkurs. W tym roku mamy 41 już, więc 40 lat już minęło, że tak powiem. My zaczynamy nową 40-tkę tym finałem w Suwałkach. Po raz pierwszy zresztą ten finał odbywa się w Suwałkach, bo wcześniej odbywały się te finały w Białymstoku, zarówno dla szkół podstawowych, jak i gimnazjów, no ale z racji tego, że mamy miasteczko, że jesteśmy poważnym partnerem od wielu lat w tych turniejach, no dostaliśmy organizację w tym roku tego turnieju tutaj u nas. Ale odbywały się tu wcześniej konkursy na szczeblu powiatowym. Czy widzi pan progres na przestrzeni tych lat? Ten progres jest widoczny, aczkolwiek jest on w dalszym ciągu niezadowalający. O tym mogą świadczyć nawet wyniki finałów centralnych, gdzie nasze zespoły no niestety nie wypadają zbyt dobrze, choć to coraz lepiej. Jakby na podstawie ubiegłorocznych wyników można powiedzieć, że te miejsca są coraz wyższe, ale nie są to jeszcze, nie jesteśmy jeszcze liderami w skali kraju. Jak wchodzimy do pierwszej dziesiątki, to jest dobrze. Tak jak Państwo widzieli i słyszeli, warto w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym podszkalać swoją młodzież, aby to procentowało bezpiecznym poruszaniem się po drodze. A tak dla rozluźnienia troszeczkę filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.